Congratulations for. Gratuluję zespołowi ASECO. Zagrali dzisiaj bardzo dobry mecz. They play good game today. They play better and if we want to. Ten mecz przegraliśmy w zasadzie w pierwszej połowie, pierwsze dwie kwarty zagraliśmy zbyt miękko i pozwoliliśmy drużynie ASECO na zbudowanie dużej przewagi. That was too soft, too game in first half, and that was we let them to score too easy. A little better third quarter when we start to play some defense. Trzecia kwarta była w naszym wykonaniu trochę lepsza, graliśmy trochę bardziej fizycznie na kontakcie, ale w czwartej gospodarze nie dali nam szans na powrót do gry, a my przypominaliśmy zespół z dwóch pierwszych kwart. Chase Simon powtarza w zasadzie to, co powiedział trener, że nie weszli odpowiednio w mecz, nie grali odpowiednio twardo na początku i potem nie mieli szans na to, aby powrócić do gry. Dobry wieczór. Tutaj dużo co nie ma mówić. Sytuacja jest taka, mamy zespół, w którym jest bardzo dużo młodych zawodników. Mamy dużo wahania. Dziś na szczęście byliśmy na szczycie takiego powiedzmy formy i z tego wynika taki wynik, jaki jest. Chciałbym po prostu podziękować zawodnikom za walkę, którą pokazali. Zatrzymaliśmy Anvil, który jest naprawdę bardzo doświadczoną drużyną. I do tego dobrą w ataku na 65 punktów, co uważam, że jest naprawdę dobry wynik. To, co bym chciał jeszcze podkreślić, jest, że było naszych kibiców słychać przez cały mecz, pomagali nam od pierwszej sekundy dalej i chcę też podziękować za to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie trzeba zaglądać do protokołu, żeby być pewnym, że Piotr Szczotka najdłużej przebywał na parkiecie. Dziś nieco ponad 35 minut. 13 punktów na znakomitej skuteczności ponad 60% z gry. Do tego 5 zbiórek, 2 asysty. Gratulacje, panie Piotrze. Jak to wyglądało z boiska? Z tym czasem to chyba było... Trener może nie zauważył tego i dlatego tak długo grałem dzisiaj piątkowo, także czasami się to zdarza. No cóż, bardzo mi się podobała atmosfera przede wszystkim, bo na hali naprawdę była euforia, były rodziny, były dzieci, wszyscy świetnie się bawili. Dużo ciekawych zagrań było, bardzo, bardzo efektowny mecz. To cieszy, a tak z suchych statystyk to 22 asysty. Gramy zespołowo zarówno w obronie, jak i w ataku i to daje nam korzyści i oby tak dalej było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma.